Cześć! Tu Isia z wylewanoobrazy.pl i dzisiaj będę wylewać ponownie na tym podobraziu. Link do tego wylewania znajdziecie w opisie poniżej. A ja dzisiaj będę wylewać farbami Art Creation Talents, Royal Talents. I mam tak, pozostałości po fladze amerykańskiej i dorobiłam kilka kolorów. No, żeby było fajnie, żeby coś było. Będę robić komórki, czyli flip cup, może flip and lip, tak zwany, czyli przewrócone i brzeżek. Choroba wie. W każdym razie jedyną farbą, która nie jest Art Creations, jest zielony Renaissance Colors. Wszystkie moje farby są zmieszane 60% Pouring Medium, 40% farby, a Pouring Medium jest 60% kleju, 40% wody. Tak jakoś wyszło. I to zauważyłam, że to jest bardzo dobra mieszanka dla Art Creations, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja używam kleju magicznego, oprócz renesansu, który ma przejrzysty PVA. Jedno i drugie jest Happy Color. Link znajdziecie w opisie do tych dwóch klejów. No dobra, farby co prawda zmieszałam wczoraj, ale zaraz je szybciutko przemieszam i zobaczymy, co my tu mamy. Kolory są przepiękne. To jest jasne czerwone. Zresztą o kolorach zaraz Wam opowiem. Czyli tak, to co idzie na sam spód kubka, będzie na samej górze wylewania. Tak, to jest sprawa numer jeden. Numer dwa jest taka, że nie wszystkie moje farby mają w sobie silikon. Niebieska, żadna z niebieskich farb nie ma w sobie silikonu i ten pomarańczowy też nie ma w sobie silikonu. A to co mi się takie dziwne? Żeby to jakiś blob niezmierzonej farby mi się pojawił? Haha, jest blob niezmieszanej farby. Tylko pytanie, czy to jest blob? Mała przerwa techniczna. Wymieszam moją białą farbę. Porządnie, jeszcze raz. Jest. Teraz tak. Nie ma dla mnie absolutnie żadnego problemu, że farby będą się mieszać. To znaczy, jeżeli jeden kolor przejdzie w drugi, no to może być to fajne. A jeszcze trochę tego damy. Dobra, jeśli chodzi o ilość farby, tak jak widzicie, mam duży kubek. W ten kubek wchodzi 400 ml farby. Co na tak małe podobrazie, 30x30 wydaje się być straszną ilością farby. A z drugiej strony, to jest według Julie Katz, a ona ma trochę inne pomysły na to, ile farby powinno być. Więc zobaczymy. Tej farby też nie wymieszałam, ale to nic, już mieszam. Słuchajcie, dlaczego mi nie przypominacie, że mam wymieszać farby przed wylaniem? Teoretycznie wszystkie moje farby mają taką samą gęstość. Biały, żółty. Co po żółtym? Coś fajnego. Może ten pomarańczowy. Tego pomarańczowego mam specjalnie mniej, bo nie chciałam, żeby zdominował mój obrazek. Podobają mi się, strasznie podobają mi się te zielenie. A z drugiej strony chciałam, żeby tu było takie coś inne, coś ekstra. Coś fajnego. Więc tak jak dużych farb mam 50 gramów mieszanki, tak tego jest raptem 25. No dobra, to jak idziemy po kolei, no to teraz nie będzie czerwony. Jeśli chodzi o zawartość silikonu, to na każdy mój kubek jest tak mniej więcej jedna solidna kropla. Tak starałam się nie za dużo dawać, bo zauważyłam na fladze, że mniej jest lepiej i fajnie to wygląda. Dobra,
turkusowy. Czemu nie? Też pomieszam. No, mam tylko jeden patyk do niebieskich. To nic. Strasznie mi się podobają te kolory. One są takie bardzo soczyste. Może powinnam ładać biały między tymi kolorami. Teraz dam biały. Czemu nie? Teraz pójdzie ten piękny zielony. On jest naprawdę moim zdaniem cudowny. To jest po prostu tak przepiękny kolor. Jak sobie zrobiłam taki mały próbnik, zastanawiałam się, które kolory. To po prostu zakochałam się. Teraz moja największa bolączka jest taka, że boję się, czy to ładnie wyschnie, czy to ładnie nie wyschnie. Tego zielonego dodam tylko trochę i tylko raz. I właśnie przy tym, żeby mu dać kontrast. Naprawdę ciut. Wystarczy. Zatem ten zielony też fajnie wygląda z białym. Białego mam około 120 ml, 100? Nie, 120. Tak mniej więcej wyszło. No, pozostałych farb, tak jak mówiłam, 50, no bo jak mieszałam 30 gramów mieszanki kleju. Ten? Czy ten? Ten. Nie wiem, czy wszystkie farby użyję. Przepiękny ten kolor. On jest bardzo ciemny za to. Dlatego ten biały obok niego będzie fajnie wyglądać. Dobra, gruba warstwa. Jego też dam na sam dół, ale może niekoniecznie. Dobra. Ja teraz dam żółty, bo żółty obok niebieskiego fajnie będzie wyglądać. A jeżeli mi się zrobi lekki zielony, to też się nic nie stanie. Naprawdę mam nadzieję, że moja druga kamera działa. To takie trochę nudne patrzenie na moją rękę. Dobra, więc wracając do proporcji, ile farby. No więc, jeżeli weźmiecie kalkulator na przykład Olgi sobie, no to ona mówi, że na tyle to tam wystarczy 200 ml. A jak wejdziecie na kalkulator Julie z Pouring Your Heart Out, no to ona mówi, że tego wychodzi 400, bo jest inna metoda liczenia. Więc ja spróbuję. Zakładam, że dużo farby zostanie mi na podobraziu. Znaczy na zabezpieczeniu stołu. Aż to wszystko spłynie. A z drugiej strony zobaczymy. Bo Julie mówi, że na wcalach, bo ona nie wiem czemu wcalach, każe liczyć. Czyli to jest 30 na 30 albo 12 na 12. Pomnożyć to przez przecinek 1, a potem pomnożyć to jeszcze przez 28, bo najpierw masz ile uncji, a potem masz ile gramów. U Olgi jest to jakoś tam inaczej liczone. Nie znam, nie pamiętam w tej chwili dokładnej formuły, ale pokażę Wam, gdzie to znaleźć.
Jak widzicie, stała się niesamowita rzecz. W moich farbach nie ma nic świecącego. Więc zobaczmy. Dobra. Odwracam. Okej. I pozwolę temu kubkowi chwileczkę postać. Tak, minutkę. Żeby wszystko mogło sobie spłynąć na dół. I wtedy będziemy przewracać i patrzeć co dalej. Przygotowany łapacz rogów. Oraz mój palnik. Link do palnika znajdziecie w opisie poniżej. Jeżeli oglądacie na telefonie komórkowym, to tam jest taki trójkącik na dole. Na niego należy kliknąć, żeby się wszystko otworzyło, cały opis, wszystko jest opisane. Ok. Wystarczy tego czekania. Jeżeli są jakieś rzeczy, które chcecie, żebym spróbowała, dajcie mi znać w komentarzach. Bo to spróbuję zrobić. Już wiem, że na pewno perły mają się... Tego jest horrendalnie dużo, jak na tak małe podobrazie. No ale Julie mówi tyle. I teraz pytanie, wierzyć czy nie wierzyć? Zassało się. Nie mogę tego przesunąć. Kiedyś będę musiała spróbować takiego wylewania z dziurką, ale na razie nie o to chodzi. Tylko dlaczego nie mogę podnieść kubka? Okej, jest. To mi się po prostu zassało, a ja nie chcę, żeby mi się zassało. Spróbujmy w ten sposób. I... Hop. Piękne kolory. Zupełnie nie widzę tych... Nie uciekaj jeszcze, gdzie leci? No, pozwolił kto. Troszkę komórek jest, ale było mało silikonu, więc spróbujmy, może nie trzeba łapacza rogów. To miał być flip and leap. Teoretycznie jakiś tam leap jest. Jakby coś, to tu jest jeszcze w kubku trochę. Zawsze można zlipować. Dobra, wystarczy. Z przesady z tym. Z tą lipą. Dobra, zaczniemy od tego rogu. Raz. Wróciłam. Teraz tu na dół. Dwa. Wróciłam. O, jak, ale piękne kolory, słuchajcie. To mi się nie podoba. Znaczy, to jest bardzo fajne, tylko to mi się nie podoba. Opalę. Ale patrzcie na te kolory, jakie cudowne. Tylko gdzie te wszystkie żółte? Gdzie ta cała czerwień? To usunę zaraz. Z jednej strony wiem, że mam bąble powietrza. Tu widzę, że mi... Och, komórki. Wyżej, z dużej wysokości. Jakie piękne komórki, słuchajcie. Chyba odkryłam... W ogóle nic nie wychodzi, wyszło. Pękają mi bąble powietrza, ale żebym ja w niektórych miejscach komórki widziała, no to jeszcze nie. Ponoć właśnie robienie komórek z dużej wysokości i z powoli. Tu albo nic nie ma. Jak
takie zbyt nisko, to właśnie się robią takie o. Ale to nic. Dobra. Na razie wystarczy. Zawsze można opalić więcej. Dobra, to teraz tak. Pozbędę się... Może nie. Tego. No muszę ten ruch zrobić, bo tu jest zupełnie sucho. Okay. Ale właśnie zobaczyłam, że da się robić komórki, które są piękne. Okrągludzkie. Tylko widzicie? To spłynęło. I od razu zrobiło się wielgachne i długie. Ulelelele. Patrzcie, czerwony wyszedł. Niesamowite. Dobra, to jeszcze raz to opalę, bo to mi się zaczyna podobać. I tu widzę bąble powietrza również, ale to inszość. Słuchajcie, no fajnie. W końcu, po tylu próbach. Jeszcze tylko w tym miejscu spróbuję. I to wszystko. Jak to mówią, das ist alles meine Liebe. Nie ruszam więcej. No zupełnie inszość. Ta wielokolorowość tego wszystkiego. No po prostu cudo. No po prostu cudo. Takie trochę agatowe są. Te przecudowne. Chyba te farby Art Creation zaczynają być moimi ulubionymi farbami. Bo nareszcie rzeczy wychodzą mi tak, jakbym chciała, że wychodziły. A nie tylko takie trochę udawanie, że to jest to, a jednak człowiek miałby ochotę na trochę coś innego. Dobra, teraz trzymajcie kciuki, żeby to wyschło. Bo to jest po pierwsze pod obrazie, które było już wcześniej wylewane, jak widzieliście. A druga sprawa jest taka, że dzisiaj jest 32 stopnie. Ciepła. Właśnie zaszło słońce, ale to nic, jest upał. No, więc tak jak mówię, mało silikonu i wychodzą takie komórki. Zaczynamy od tego rogu. Dla mnie po prostu cudowne i w końcu no te pomarańczowo, czerwono, żółto, zielone. Jak Wam mówiłam, dałam o wiele mniej silikonu, bo dałam jedną kroplę na 50 gramów, a nie jedną kroplę na 30. Więc o wiele mniej. Tylko jedna rzecz. To jest pod obrazie z tej strony nie widać. Patrzcie, co się dzieje tutaj z boku. To jest pod obrazie z odzysku i tutaj wybija ten stary obrazek. To jest tylko testowe tak naprawdę, bo chciałam zobaczyć, jak te komórki, te farby, wszystko będzie hulać, ale gdyby to miał być obraz dla kogoś, no to dla mnie to już byłby problem. Pamiętacie popękaną galaktykę? Link w rogu i w opisie poniżej. No więc stało się dokładnie to samo. Obrazek popękał i to popękał na maksa. Sama kompozycja została taka jak po wylewaniu i po prostu jak dla mnie no to miodzio. Oto to jest komóreczki idealne. Jeśli chodzi o te pęknięcia, myślę, że wiem jak je naprawię. Ale to jest projekt na przyszłość, dlatego że dopiero jak zacznę bawić się żywicą. Jestem za to bardzo zadowolona, jak wyszły komórki i cały ten eksperyment, jak dla mnie, warty zachodu. Bo nie dość, że uzyskałam dobrą konsystencję, no to jeszcze odpowiednia ilość silikonu, więc komórki są, nie jest ich za dużo, no ale są przepiękne, wielokolorowe. O to właśnie chodziło. Jeżeli nauczyłeś się czegoś w tym odcinku, daj kciuka w górę i subskrybuj. Staram się robić nowe wideo co najmniej raz w tygodniu. Do zobaczenia w następnym odcinku.